Zaczynamy. Witam Was, moi kochani, w nowym filmie. Witam Was w holu zakupowym. Powiem Wam, że ja nie planowałam, będzie już 3 tygodnie jak nie nagrywałam holu zakupowego, ale moje chłopaki stwierdziły, że no powinnam nagrać, żebym nagrywała, że oni mi to wyłożą, więc tak wyłożyli, ale no dobra, jestem i będziemy nagrywać. Byłam też dzisiaj z Szymonem, Szymon mi towarzyszył, byłam też u lekarza. Jest już o wiele lepiej, ale to jeszcze nie jest finish, więc jeszcze tyle do mety nam brakuje, także dobra. Kolorowe, niezdrowe, formuły leci już do szafki, w ogóle tutaj by się przydało jakaś organizacja i sprzątanie. Mamy zeróweczki, miałam nie pokazywać, słuchajcie, miałam nie pokazywać. Jutro będę robić ciasto ze śliwkami. Mam też 2 razy mleko, 3,2 i słuchajcie, stój. Będę robić mleko, nie mleko, ciasto 3,2 i śliwki leżą już ponad tydzień w lodówce, słuchajcie, i o dziwo nic im nie jest, także mamy cebulę, mamy dziś ziemniaki tutaj, o tak to wykładali, wiecie. Tu mamy ziemniaki, mamy cebulę, więc odkładamy na miejsce. Wzięłam też włoszczyznę na rosół, ewentualnie pomidorową. I jeżeli już o tym mowa, to mam też 2 spirytusy, duża pojemność, bo ta pojemność to 750 ml i potrzebuję aż 2, bo słuchajcie, ostatnio stwierdziłam, że to jest głupiego robota. Ja w tym największym garku, w sumie mogę Wam pokazać, w tym garku w ogóle jest końcówka bigosu, w tym garku robię zawsze, słuchajcie, rosół. No i przeważnie z rosołu zawsze chcielibyśmy mieć pomidorową, ale no, jak ja narzucam tego mięsa i narzucam warzyw, więc po wyjęciu tego rosołu jest naprawdę zdecydowanie za mało, żeby dorabiać po prostu... Dorabiać na drugi dzień, żeby była pomidorowa, więc mamy taki garnek, 2 razy taki i stwierdziliśmy, że spróbujemy go odlatować, bo on trochę nam kamieniem zaszedł, więc zalejemy go octem, wygotujemy i zobaczymy. Mamy też muszyniankę i mamy też Coca-Colę. Mamy Coca-Colę, tak po prostu, mamy Coca-Colę. Mamy Coca-Colę. Dobra, dalej. Mamy duży chleb z Biedronki. W ogóle żeśmy wyczaili... No będzie, no ponad 2 tygodnie, bo tydzień będzie, jak ja jestem taka, wiecie, nie na 100% funkcjonująca. To będzie, no już teraz będzie chyba 3. tydzień. Znaleźliśmy fajną Biedronkę, słuchajcie. I nawet w piątek, raz byliśmy chyba w sobotę, czy też w piątek późniejszą porą i słuchajcie, nie ma tyle ludzi, jest asortyment na półkach, więc powiem Wam, że i mało tego, jest jeszcze stoisko mięsne, także ja dzisiaj na próbę wzięłam mięso też ze stoiska i zobaczymy, spróbujemy, jeżeli pyknie, no to będzie ok. Żeśmy się śmiali, że nie zdradzimy, która to Biedronka i gdzie, bo tak, jak żeśmy robili zakupy w Biedronce na Słonecznym Centrum Handlowym, to tam jest wiecznie pełno ludzi, no jak nazwa wskazuje, tam jest i apteka, i wszystko, i Rossmann, i wszystko, więc i ruch jest spory, mamy też w tym budynku KFC, także kiedy się nie przyjdzie, praktycznie w popołudniowych godzinach jest zawsze kolejka i teraz żeśmy przejeżdżali w sumie całkiem nieplanowanie do tej Biedronki, a że i tak jest po drodze, no to żeśmy stwierdzili, że czemu nie. No i w sumie to był chyba 2. albo 3. raz, jak tam byliśmy dzisiaj i jest ok. Biedronką bez kolejek fajna jest też Biedronka na Słonecznym przy lodogryfie, tylko no tam jest problem, bo często, gęsto wielu rzeczy nie było, powiem Wam to Do jakiegoś tam czasu, jak jeździłam, robiłam zakupy, to często było tak, że często, gęsto, no asortyment szybko schodził. No i nie ma kolejek. No to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o wybór, to Biedronka. Trzeba was podciągnąć trochę. Dobra, usunęłam co nieco, żeby mieć jeszcze trochę pamięci. I to tak, to jeżeli chodzi o Biedronki, to tyle. Wzięliśmy korniszony delikatesowe. Ja sobie to wszystko tak powkładam, wiecie. A jutro zrobię sobie generalne sprzątanie na tyle, na ile mi pozwoli mój stan zdrowia, moja siła i ochota. Mamy banany. Mamy szczypiorek, może tak jakoś po kolei. Przysmaki dla brzuszów. Masło. Jeszcze nie tak dawno mówiłam wam, że u mnie tylko margaryna i margaryna. Coś te moje chłopy strzeliło. I teraz od 2 tygodni leci tylko masło, więc... Jak masło, to masło. Mamy szynkę konserwową. Jakoś tak nie po kolei. Co tutaj mamy? Barszczyk gorący, kubeczek do pracy. Tego było na pewno więcej. Sałatka z indykiem i z brzoskwinią. Ostatnio jak zrobiłam, słuchajcie, tej jarzynowej, to powiem wam, że 2 dni i nie było całego takiego gara, nie? Metka cebulowa. 10 jajek jeszcze chyba też mamy w ogóle. Jedna z naszych ulubionych kiełbas to jest kiełbasa szlachetna z Krajny Wędlin. Bardzo fajna. Dobra. Koncentrat, co prawda mam. O, jeden. Tu dokupiłam drugi, bo koncentrat zawsze musi być. Pesto jedno zielone mam, więc może na koniec tygodnia zrobimy. Mamy tak, twarożek z jagodami i 2 twarożki, ponieważ w tym tygodniu teraz co się kończy. Był twarożek robiony, ja wam nie nagrywałam holu ani nic, ale no przeważnie jest zawsze to samo. Szymek wybrał sobie takiego bakusia, więc dlatego tylko mamy 2 wiejskie. I słuchajcie, mam mąkę tortową, ale ja ją chyba zaraz otworzę. Jak wiecie z poprzednich filmów, ja walczyłam z molami spożywczymi, ostatnio właśnie w tej szafce. Nie ma, wszystko jest wytępione, mam nadzieję, ale teraz jak poruszyłam tą mąką, to mi jakaś taka myszka przeleciała, powiem wam, ja ją zabiłam, ale no otworzę i się upewnię, bo mi to spokoju nie da. Dobra, no niby sprawdziłam, niby nic tu nie ma. Dobra, to jest to. Naśmieniłam teraz tą pąką. Dalej. W dobrej cenie 25 zł kilogram sera Gouda światłowego. Mamy też kabanosy. Duża paka, bo ona ma 300 gramów. One są bardzo dobre, te kabanosy wieprzowo-drobiowe. Mamy też karczek. I jak już żeśmy napakowali tych wędlin, to później mi dojrzeli, że jest stanowisko, normalnie stoisko mięsne. I były też wędliny, że... stwierdziliśmy, że teraz weźmiemy to, już nie będziemy tego odkładać, ale następnym razem weźmiemy tylko tamte, znaczy większą ilość tych na wagę, takich wiecie. Szynka morlińska z indyka. Ja też bardzo lubię wędliny z Dino, tak jak szynkę boryny. Bardzo wam polecam. Polędwice z indyka. Te kiełbaski małe, pyszne, które są też z obłęd normalnie. Miód dla serca. Polędwica wieprzowa. Z łakociowych spraw do szkoły. Ja sobie wzięłam czekoladę z bakaliami. Tadeuszowe herbatniki. I tadeuszowa chęć na profesorska mleczna z Magnetyka. Magnetyka pełna bakali. Także gdzieś nam się to pokryło. To już było. Mamy, słuchajcie, mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny. Wzięłam 2 opakowania, bo przy 2 było po chyba 6 zł niecałe. Czy 5 groszami. Warzywa na patelnię po grecku. Niech będzie, to jest zawsze koło zapasowe do różnych zapiekanek i makaronów na przykład. I powiem wam, że jestem w ogromnym szoku, bo dużo zapytań miałam na Instagramie, wczoraj wam wstawiałam, bo robiłam zapiekankę z ryżem i miałam dużo zapytań na Instagramie, co to jest za zapiekanka, jak ona jest zrobiona, że ona się tak, wiecie, bo ja tam pokazywałam, jak ją kroję i nakładam na to, że ona w ogóle ma tą taką zbitą konsystencję. I mnie się wydaje, że ja kiedyś ją pokazywałam na kanale, to była zapiekanka z ryżem, ale jak robiłam tą zapiekankę, no to stwierdziłam, że ja wam ją pokażę i ja nagrałam to, więc dla wszystkich zainteresowanych ona będzie we vlogu. Stożki. I teraz tak. Tutaj dla Szymona mamy śledzie, ale opakowanie jest tak śliskie, że wzięłam je w tym. I to jest w sosie jogurtowym. Śledzie z Lissnera. Szymon chciał pistacje solone, no to wzięliśmy. Kostki używam, nie będę ukrywać, używam. Bo powiem wam, że są takie zupy, gdzie nawet jak dodacie soli, pieprzu, przypraw, no mnie czegoś brakuje i wtedy właśnie daję tą kostkę. To nie jest tak, że ja dodaję zawsze, tylko jak już mi po prostu brakuje tej takiej, wiecie, igiełki, tej wisienki na torcie, to wtedy dodaję. No dodaję po prostu. Herbatniki. Zupka, ta jest serowa. No i tu żeśmy wzięli dwie wędliny. Szynka z indykiem pracowana, bo Szymonek bardzo lubi, ja też bardzo lubię z indyka. I tutaj mamy kurczak w galarecie Duda. Również mamy te batoniki. Mamy Maggi w płynie przyprawa, bo się skończyła. Jedna papryka. I teraz tak, na tym stoisku wzięłam 3 skrzydła z kurczaka, właśnie na ten rosół pomidorową. Wzięłam, słuchajcie, karkówkę. Za kilogram było 19,99. Tu mamy kilo 300, jest 6 kotletów, więc będzie na 2 obiady. I jeszcze nie wiem, czy zrobię zrazy jakieś, czy kaczka porcja rosołowa gdzieś tu uciekła. A, tutaj jest kaczka po 8,99. Wzięłam 2 sztuki. Już mnie kacza zaczyna męczyć. I mam skrzydło z indyka. Ja sobie to chyba dziabnę po połowie, będę miała jeszcze. Rzodkieweczka. Mamy płyn do naczyń. Folia aluminiowa. I co ja mówiłam? Nie wiem, może zrobię obtaczane po prostu wielką bułkę, tak jak schabowy i na patelnię. Może je zapiekę z cebulą. Przepis też jest na kanale. A może coś nowego znajdę, wypróbuję i wam będę... Stop! No, dużo lepiej. Są takie momenty, że jak mnie katar zaczyna zalewać, to już mi się w ogóle ciężko mówi, także wróciłam. Chlebek do rosołów i też bardzo dobre do pomidorowej. Chipsy, które skradły nasze serce. Mam też makaron penne. Powiem wam, że musiałam kupić makarony, bo nam się pokończyły. Mamy takie dwie i ta jest moja, ja ją bardzo lubię. Ona w ogóle była przez kogoś kiedyś polecana. Jak już raz kupiłam, tak co, tak średnio 2 tygodnie wlatuje na zakupach. Jedna śmietana, a skłamałam was, jeszcze jeden twarożek jest. Jeden taki serek. Dla Dudusiu Farma. Powiem wam, że jestem zła, bo w Rossmanie widziałam reklamę, że ta karma była chyba za 12,99 i chciałam ją bardzo kupić, ale że był taki stan, jaki stan, ja nie chodziłam, nie wychodziłam z domu ani nic, to i nie zamówiłam, nie pomyślałam, żeby zrobić to online. No i taka trochę zła jestem. Co to jest? Ciało, włosy. Ja lubię ten zapach. Energetyzujący. Żel pod prysznic, właśnie. Rosół z kury. I jeszcze jedno mleko. I mamy jeszcze jedną torbę do wyłożenia. Krzywo. znowu krzywo. O, dalej krzywo. O, może być. Dobra, dalej i kończymy. Pomidorowa, grochowa. Mówiłam, że jest jeszcze jedna, bo to jest szymonowa. Tu właśnie jest to drugie mielone, gdzie było taniej. Dla Dudusiu. I teraz tak. Kilka miesięcy dobrych temu Ewelina pokazywała na swoim Instagramie chyba te ciastka. I powiem wam, że ja je kupiłam raz, później długo nie. I ostatnio kupiłam jeszcze raz, a dzisiaj to już w ogóle było tak, że przy zakupie dwóch jest o połowę taniej. Więc w sumie w cenie normalnej mam dwie paczki i wzięłam drugą morelową. Ta jest bardzo słodka, ja lubię słodycze, lubię słodkości, naprawdę powiem wam, że rzadko kiedy dla mnie coś jest za słodkie, ale to jest mega słodkie, więc jedno, dwa ciastka i dziękuję. No i wzięliśmy, słuchajcie, śmietankowo-morelowe, będzie testowane standardowo chusteczki do butów, do szafek, do mebli, tak jak ja mam białe fronty, meble białe w pokoju, biurko i tak dalej, do wszystkiego. Pasztetowa Duda firmowa. A to nie jest, a jaka to jest wieprzowa? Drobiowo-wieprzowa. No nie, ja wolę tą drobiową, mówiłam wam, nie? Tutaj mamy, słuchajcie, boczek pieczony. Taki kawałeczek, to jest z Krajny Wędlin, on ma tu pół kilo. I część z reguły ląduje na kanapkach, część ląduje jako wkładka do sosów, do zapiekanek na przykład, więc wielozadaniowe jak najbardziej. Szymek wziął sobie też fantazję. Ja mam też serek wiejski. Wzięłam też zestaw kurczaka z wolnego wybiegu. Taki, ja to zaraz sobie wyjmę i zamrożę w woreczku, będę miała więcej miejsca po prostu w zamrażalniku. I tu mamy jeszcze, słuchajcie, ziemniaczana z boczkiem sałatka i majonez, dlatego że jak robiłam zapiekankę z ryżem, z kurczakiem i tak dalej, to co widzieliście we vlogu i na Instagramie, jeżeli naprawdę nie obserwujecie, to was zapraszam serdecznie. No, miałam sporą przerwę, tak samo jak i tutaj, no ale tak być musiało. I powiem wam, że no czasem jakaś ciekawostka wleci, czasem powiem coś, czego tu nie powiem i tak wiecie. Fajnie by było, jakbyście wpadli. I tost, chleb tostowy pełnoziarnisty, tak, czyli mięso do poporcjowania, to do zamrożenia. I słuchajcie, woła mnie matka, patrz, nowa herbata. No ja tak stoję i czytam zimowy napar owocowy i tam już, wiecie, chciałam zobaczyć, co jest na rozpisie. I dobra, bierzemy, bo wiecie, ja bardzo lubię herbaty, ja jestem herbatowa dziewczyna i ja lubię, czekam na jakieś kolekcje, może w Kauflandzie czy gdzieś, jak będą te, wiecie, te wielopaki, to czekam. No i tutaj, słuchajcie, w tej herbacie mamy tak, jabłko, suszoną śliwkę, suszone jabłko oczywiście, suszona gruszka, suszony kwiat hibiskusa, miód wielokwiatowy, suszone gwoździki, suszone owoce aronii, cynamon, suszona skórka pomarańczy. I ja wam pokazywałam chyba w jednym z ostatnich holi, że kupiliśmy też tą i powiem wam, że daję w gardziełko, nie? Jak mam być szczera, no to daję. I herbata, której wam nie pokazywałam chyba, to herbata z Lidla, bo kiedyś byłam przejazdem i taka, mogę wam ją polecić, jest bardzo dobra. No już jak można zobaczyć, pół opakowania nie ma, jest pyszna. Oczywiście standardowo mam tak, melisę, mam szałwię, dalej, tu jest kolejna melisa, tylko z oszą, rumianek, aktywne trawienie, bardzo fajna herbata, tak swoją drogą, kolejny rumianek. Był taki moment, pokrzywa. Był taki moment, słuchajcie, że ja tej pokrzywy piłam 3 razy dziennie. Powiem wam coś, co może nie jest odkryciem, Ale może ktoś nie wie, wielu z Was może nie wie, nie wiem. Może to dla kogoś jakaś tam będzie przydatna informacja, że jeżeli ja to piłam, w okresie, kiedy ja to piłam regularnie, no to nie miałam problemu na przykład z puchnącymi palcami. Zastanawiałam się, jak to się odmienia, puchniejącymi czy puchnącymi, masakra. I powiem Wam, że ładnie zbija wodę z organizmu. Bardzo fajne. Szałwia, super do przemywania nieraz. I tu mam herbatę ziołowo-owocową. Nie wiem w ogóle, co to jest ta herbata. Pokrzywa z trawą cytrynową, o smaku cytryny. Ja nie wiem, czy to nie jest ten śmierdził, który tak strasznie śmierdział. No to tak pokrótce, jeżeli chodzi o moje herbaty. Nic szczególnego, ale mówię, czekam na jakieś ciekawe propozycje, a zaraz będzie ten sezon, wiecie, już taki mocno otwarty. I teraz jak ja mam to powkładać, żeby mi weszło. Dobra, weszło. Weszło, zmieściło się, więc w sumie ja to resztę pochowam, poporcjuję. Z takich aktualności to od wczoraj, słuchajcie, u nas na Netflixie leci serial Matka do wynajęcia. Powiem Wam, że bardzo, bardzo fajny film poruszający kwestie, które się dzieją na świecie. Dobra, idę to pochować i później się do Was odezwę. No i dobra, witam Was, kochani, kolejnego dnia. Nie skończyliśmy sobie wczoraj tego haulu zakupowego, ponieważ stwierdziłam, że ja się zastanowię nad tym, co ja w tym tygodniu będę gotować i w tym momencie nie będę Wam opowiadać, ponieważ znalazłam fajny pomysł na karkówkę. Zrobimy ją sobie razem w którymś vlogu, więc teraz pokazuje Wam się moja propozycja na cały tydzień posiłków. Także tak ona się pozycjonuje. W tym momencie już mam naszykowane warzywa i mięso na pomidorową. I słuchajcie, stwierdziliśmy, że zrobimy sobie tą herbatę, którą żeśmy wczoraj kupili. I ku mojemu zaskoczeniu oczywiście ja nie ogarnęłam, nie doczytałam, że ta herbata nie jest w saszetkach, tylko ona jest w takim woreczku, typowy taki susz. No nie wiem, na taki normalny, standardowy kubek dałam 2 łyżki. Zobaczymy. Ładnie pachnie takimi suszonymi właśnie owocami. I ja Wam tu wczoraj mówiłam, że mamy jabłko, śliwkę, gruszkę, kwiat hibiskusa, miód wielokwiatowy, goździki, owoce aroni, cynamon i skórka z pomarańczy. Pachnie bardzo ładnie. I już jakiś czas temu przeszło mi przez myśl, żeby przerzucić się na tego typu herbaty. Tylko że ja nie lubię, jak mi coś po herbacie lata. Więc może jakiś stylowy zaparzacz. Może jakiś dzbanek większy z taką formą do zaparzania. Moment. Mam już, słuchajcie, herbatkę. Pachnie bardzo, bardzo jesiennie. Także dobra, raz, dwa, trzy, 4 kwestie, polecajki i kończymy sobie tego vloga. Mówiłam Wam jakiś czas temu, że będę zamawiać ponownie tą sól. Także zamówiłam, używam, jest naprawdę super. I w momencie, kiedy robiłam zamówienie na tą sól, to na stronie pokazała mi się cena promocyjna. One są w ogóle prosto z łazienki zebrane. Bingo Spa, sól siarczanowo-magnezowa do kąpieli mineralnych i okładów. I ona działa na zasadzie odprężenia po stresującym dniu i tak dalej, wyciszająca taka. Pachnie, słuchajcie, pachnie mocno mentolowo, ale tak z pieprzem. Ma coś takiego w sobie, słuchajcie. Ja ją w ogóle sypuję pół nakrętki tej, pół nakrętki tamtej do kąpieli. Tam co drugi, trzeci dzień. I powiem wam, że no jak za 5 zł, no to stwierdziłam, że sobie spróbuję, czemu nie? Jest ok, mocno pachnie łazience po niej. I słuchajcie, jakiś czas temu zaczęliście mi pisać, moje kochane dziewczynki, że do Biedronki wróciły. Ja wam w ogóle to na Instagramie mówiłam już o tych solach i jakiś czas temu o tym serum ja wam wspominałam, ale mówię, biorę poprawkę, wiem, że nie wszyscy mają i daliście mi znać, bo widzieliście, że go używałam, także mam kolejne opakowanie, już zaczęłam używać i kończę ten olejek, słuchajcie. Boże, co to był za olejek? Jak będziemy w następnym vlogu, może w łazience, to wam pokażę, bo u mnie to jest tak, że ja coś używam, potem odstawiam, wracam do tego i to tak się ciągnie. Także kolejne opakowanie wlatuje. Ja nie robię denek. Raz zrobiłam denko na próbę, no i u mnie to się po prostu nie ogląda, więc jeżeli u mnie coś się nie ogląda, ja tego nie nagrywam. Albo jeżeli chcę taką treść przekazać, pokazuję wam to we vlogach i uważam, że to jest jak najbardziej ok. W dalszym ciągu męczę ten krem, ale bardzo go lubię, jest super. No pachnie tak normalnie, nie ma żadnego zapachu kwiatowego czy jakiegoś tam, długo jeździł ze mną w ogóle w samochodzie, także polecam. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o tę nieszczęsną pomadę z NAM, ja wyrzuciłam tą pomadę, nie reklamowałam, żeście mi radziły, żebym poszła zareklamowała, bo ona po prostu była stara, może jakaś seria wadliwa i w ogóle, tylko że ja zgubiłam gdzieś parę koncesji, pewnie go wyrzuciłam i odpuściłam sobie i poszłam, kupiłam drugą, tym razem z Vibo. Mój kolor to jest soft brown, to jest duży pojemniczek, numerek 1. I ona się prezentuje w ten sposób, jak widzicie, ja już malowałam nią brwi i ja jestem z niej, słuchajcie, zadowolona. Także taka polecajka ode mnie, takie przypomnienie, jeżeli chodzi o to serum. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy piekli sobie boczek, ale to może zobaczymy w kolejnym vlogu. I no chciałabym umyć na pewno pędzle. Dzisiaj w sumie za dużo nie porobiłam, bo dzisiaj postawiłam na taki relaks, odpoczywanie. No będzie trochę gotowania, ale to zobaczycie w kolejnych filmach, jeżeli będę nagrywać. Ja dzisiaj odkurzyłam, tylko zaścieliłam łóżko, tak wiecie, od podstaw poodkurzałam, podłogi. W kuchni ogarnęłam, co by mi się lepiej gotowało, zupę już nastawiłam, pranie się bierze, ale nic poza tym. Także zrobimy sobie jeszcze tylko test tej herbaty. Ja wam może pokażę, jak ona wygląda od góry. Ona się prezentuje, słuchajcie, w ten sposób, może wyostrzymy sobie. Tutaj te wszystkie kawałki pływają i tak w sumie ja nie mam zielonego pojęcia, czy to opadnie, czy to nie opadnie. Także robimy sobie test. Powiem wam, że ciekawy smak. Na taki kubek dałam 2 łyżeczki tego suszu, a wieczorem jak sobie spróbuję, bo zrobię drugie podejście, wrzucę sobie 3. I tu wam w tym momencie napiszę, czy 2 czy 3 łyżki. I chyba zacznę się rozglądać z jakimś dzbanuszkiem, właśnie z tym wkładem do parzenia herbaty z suszonych w ogóle herbat po prostu takich, wiecie, sypkich, nie saszetkowanych, tylko sypkich, brakuje mi słowa. Także, dobra, ja się z wami na dzisiaj żegnam. Życzę wam miłego dnia, miłego kolejnego tygodnia. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy ten filmik się pojawi. I widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, pa!